Łączy się. Dobry wieczór, kochani, godzina 19:04 i bardzo długo wyczekiwany przeze mnie live, ponieważ moim gościem dziś jest nietuzinkowa osoba, Ewa Zakrzewska, znana w sieci jako Boże Święty. Ewokracja. Ewokracja, mam zapisane, ale słuchajcie, przede wszystkim tak, Ewunia, ty teraz masz urodziny. Tylko podpowiedz mi, dzisiaj czy wczoraj, bo już się pogubiłam. Dzisiaj. Dzisiaj! No to wszystkiego najlepszego, kochana. 100 lat, śpiewać ci nie będę, bo za bardzo nie umiem, ale życzę ci wszystkiego najpiękniejszego, żeby twoje życzenia się spełniły, wszystkie twoje marzenia. Ja ci po prostu, Ewunia, życzę wszystkiego tego, czego sobie sama życzysz. No bo ty w sumie sama najlepiej wiesz, co jest najlepsze dla ciebie. Niech się spełnia, kochana, wielkie serducho dla ciebie. Dzięki, dziękuję. Skarbie, to ile lat kończysz? 37. Boże święte, wyglądasz jak dziecko. Przecież, słuchajcie, poznałyśmy się z Ewą, kiedy? No jakieś 2 tygodnie temu, tak. Pierwszy raz na żywo. Od razu fajne flow, od razu w ogóle. Ja mówię, kurczę, jaka fajna, ciekawa osoba. Co prawda, mój content jest taki, te moje live'y są pod kątem takich osób dojrzałych, kobiet plus 50, ale sobie myślę tak, dziewczyna przed 40, biorę ją, kurczę, jeszcze nie jest tak dojrzała jak my, 50, ale jak myślisz, Ewcia, kiedy zaczyna się dojrzałość? Kurczę, ja nie lubię w ogóle tych podziałów, bo ja uważam siebie za gówniarę jeszcze. Nie wiem, kiedy jest dojrzałość. Myślę, że to zależy, jak się czujemy, bo ja bym w ogóle nie patrzyła na datę urodzenia. No właśnie. Bo dla mnie 30 to była taka wczesna 20. Teraz wydaje mi się, że powoli zaczynam być kobietą dopiero. No serio, ja jestem jakaś, nie wiem. Ty w ogóle jesteś niesamowita. Ja nawet nagrywając dzisiaj story, mówię, kurczę, cię chyba się nie obrazisz, ale ty przekułaś swoją posturę, swoje kilogramy w walor. Ja jeszcze tak wyszło. Ja jeszcze nigdy nie poznałam tak otwartej, pięknie wewnętrznie osoby jak ty, o takich, będę tak mówić, no na pewno jesteś tego przyzwyczajona, gabarytach, żeby tryskała taką energią, taką wrażliwością i taką radością i taką empatią i taką w ogóle, no mówię, rozmawiałyśmy chwilę ze sobą, ale ja mówię, kurczę, zazwyczaj kobiety mające nadmiar kilogramów na sobie są jakieś takie zdołowane, sfrustrowane, nie przyjmują nic do siebie. Ja nawet powiem szczerze, że mam taką koleżankę, no niestety nasze drogi gdzieś się rozeszły, bo ja już po prostu nie potrafiłam przyjmować przez 7 lat tych wszystkich frustracji na siebie, rozumiesz? I to po prostu, i to dzisiaj mogę powiedzieć głośno, lubię ją, bo jest cudowną osobą, ale te frustracje i nierobienie nic ze sobą, to już powiedziała mnie, no już dla mnie to było za dużo przyjmowania na siebie, nie? I gdzieś potrzebowałam te emocje swoje odciąć od tej osoby, chociaż uważam, że jest bardzo fajną osobą. No, myślę, ale że to może być przypadek, że miała większe gabaryty, bo tak różnie, wiesz, to tak różnie bywa. Rzeczywiście są osoby, które się krępują, są może bardziej też ciche albo jakieś poddenerwowane. Nie wiem, czy to chodzi o rozmiar do końca. Może po prostu sama ze sobą była jakaś niezadowolona i te frustracje stąd były. Może niekoniecznie chodziło też o wagę. Różne. Różnie może być, ale mnie się wydaje, że to się też składało. Ja tylko coś mojego Arka zapytam, czy ty mi włączyłeś na fejsie nas, tak? Jest tam wszystko, jesteśmy? Okej. Okay. Jakby były jakieś komentarze, bo ja mogę tutaj nie widzieć, bo my jesteśmy na StreamYardzie, więc to mi dawaj znać. Dobrze, Ewunia. No to zacznijmy. Piękna kobieta, 37-letnia, tryskająca nie tylko pozytywną energią, ale też takim seksem. No, bo ty masz taki seksapil w sobie. No, podobno trochę tak. No, czyli dobrze mówię. To nie jestem pierwszą osobą, która to mówi pewnie, nie? Dobrze, opowiadaj. Kochana, jak się zaczęła twoja przygoda jako modelki? W ogóle skąd się wzięłaś? Kurczę, wiesz co, to był w sumie przypadek, bo ja nie planowałam, w ogóle w Polsce nie było czegoś takiego jak modeling plus size.
nie był jakoś rozpropagowany i nie był potrzebny w tamtych czasach jakoś tak bardzo mocno, bo ta odzież nie była zbyt ciekawa i a powiedz, jaki masz rozmiar? Jaki rozmiar nosisz? Zależy na jaki rozmiar. Jeśli mówimy o brytyjskim, to 24-26 UK, na polski z polską rozmiarówką to podejrzewam 56-54. Mhm, dobrze. A powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. A możesz powiedzieć, ile ważysz? Czy nie chcesz? Nie mówię, powiedziałam to kiedyś w wywiadzie, że tyle osób się mnie o to pyta, że za dobry pieniądz powiem, bo bardzo dużo ludzi się chce porównywać i w sumie tak naprawdę to nie jest do nikomu potrzebna ta wiedza i kojarzy mi się to z bilansem w szkole, więc ja powiem, kiedyś właśnie to powiedziałam, że powiem za dobry pieniądz, to sobie stwierdziłam, że tak zrobię, bo no tyle osób chce wiedzieć, że w sumie czemu nie? Jak sypnie się groszem, to powiem. Ja płacić nie będę, bo aż tak ciekawska nie jestem. Ja aż tak może no nie wścibska, ale tak jak powiedziałam, jak ja ciebie zobaczyłam na tej imprezie, na której byliśmy razem na tym evencie, w tym garniturze, taką naprawdę pozytywną osobę, ja mówię, no kurde, po prostu to jest to. Więc słuchaj, a kiedy się twoja w ogóle historia zaczęła z tym modelingiem? Boże, to było więcej niż 10 lat temu, jak tak muszę pomyśleć, ile lat temu, no tak ponad 10, 12. Mhm. Ale właśnie tak jak powiedziałaś, mieszkałaś też, znaczy jesteś też modelką Wielkiej Brytanii, czy ty tam mieszkałaś? Znaczy mieszkałam i tam się zaczęła moja przemiana, tam zrobiłam kursy i chciałam po prostu być, bo w Polsce za bardzo nie miałam się kim inspirować i za bardzo nie czułam tutaj, że to jest jakaś przyszłość w Polsce, a jednak jest. Teraz aktualnie już nie jestem modelką, a biznes tutaj plus size'owy, są piękne modelki, jest bardzo różnorodnie. Tak zaczynałam, w ogóle tego nie było, więc trochę przecierałam szlaki wtedy i to był przypadek. Ale długo mieszkałaś w Wielkiej Brytanii? Nie, ja tam mieszkałam dwa takie sezony zimowe i tam właściwie tam po prostu się otworzyłam na kobiecość, poczułam się swobodnie, tam mnie nikt nie oceniał, wyjechałam jako chłopczyca, wróciłam w sukienkach, na szpilkach, więc Anglia mnie zmieniła pod tym względem, a potem właśnie pojechałam jeszcze zrobić kursy, więc tak to wyglądało. To niesamowity przypadek. Czyli znalazłaś się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, prawda? Dobrze, ale powiedz mi, oczywiście tak jak ja ci mówiłam, jeżeli będą jakieś takie pytania, to jak nie będziesz chciała, to nie odpowiadasz, to co żeśmy chwilą przerobiły. Czy od zawsze, od małego dziecka właśnie byłaś taka zawsze troszeczkę większa niż twoje rówieśnice, czy po prostu to gdzieś tam się wydarzyło, bo coś? Nie, gdzieś okolice 10 lat tam zaczęłam być troszkę większa. Jak miałam 13 lat, bo miałam lekką nadwagę, ale wtedy zaczęły mi się zaburzenia odżywiania, zaczęła mi się bulimia, bo czułam tą presję, że mam schudnąć. Oczywiście nikt, ta opieka nie była za dobra, po prostu schudnij, jesteś gruba, ale tak naprawdę nikt nie mówił jak. Czułam się taka gorsza, więc zaczęłam sama kombinować i tak się zaczęła moja bulimia, więc podejrzewam, że gdyby nie zaburzenia odżywiania, to może bym w ogóle dzisiaj duża nie była. Bo ja miałam lekką nadwagę. Nie są, i te moje wielkie odchudzania, chudłam jako nastolatka po 20-25 kilo, otyłam później 30 kilo i to jest właśnie, potrafiłam dwa tygodnie nic nie jeść, więc tutaj już się powoli też zaczynały w drugą stronę zaburzenia odżywiania. Pamiętam, że najdłużej nie jadłam w ogóle niczego ponad dwa tygodnie, także nic, więc też się głodziłam, więc tutaj były te zaburzenia odżywiania bardzo intensywne i to te skoki wagi notoryczne, wydaje mi się, że to są właśnie, teraz mam tego konsekwencje, jest trudno. Czyli zdajesz sobie z tego sprawę, czyli generalnie młode dziewczyny, czy nawet mamusie, tatusiowie, którzy dzisiaj będziecie to słuchać, czy w retransmisji, zadbajcie o swoje dzieci, popatrzcie też, bo dzieci robią sobie same krzywdę, prawda? Znaczy pod presją dorosłych, bo same sobie nie wymyśliły tego. To jest tak, że okej, dzieci są wredne dla siebie w szkole, ale to wynosi się z domu, bo to mamusia skrytykowała cioci fałdki, to mamusia i tatuś krytykują sąsiadkę, dziecko to wynosi dalej i same dzieci w sobie nie są wredne, nie są body shamingowe, nie uprawiają body shamingu, po prostu biorą to od nas, od dorosłych.
No i oczywiście teraz to już z internetu, tak? Ale to my lubimy się wtrącać w cudze ciała, komentować, rozmawiać o tym, kto przytył, kto schudł. Tak. I dzieci to bardzo szybko podłapują, więc myślę, że kiedy zaczniemy szanować to, że cudze ciało jest cudze ciało i może zamiast oceniać wygląd, skupić się na tym, na zachowaniu, to myślę, że dzieciaki też przestaną po prostu oceniać ciała pod tym względem. No i myślę, że znalezienie aktywności fizycznej, która sprawia przyjemności dziecku, a nie stres i jakiś po prostu nie kojarzy się z jakąś katorgą. Coś, co dziecko będzie lubiło i będzie rozwijało. Myślę, że to też jest ważne. Bo ja też czegoś takiego nie miałam, niestety. Dobrze, ja tylko przywitam tutaj też, bo dziewczyny napisały. Justynka Czerpak, witajcie dziewczyny. Cześć Justynko. Daria Mieszczan. Cześć. Jest też, witajcie kobitki, pozdrowienia dla Was. Witamy Was wszystkich. Justynka, niestety to prawda, przykład zawsze idzie z góry. Właśnie, tutaj się odniosła teraz Justyna do tego, co powiedziałaś. No dobrze, ale powiedz mi tak, no to był ten taki okres nastoletni, bo tak troszeczkę chciałabym z Ciebie wyciągnąć. Ten okres nastoletni, później już weszłaś w ten taki okres bardziej dorosły. I tak jak mówisz, gdzieś ta Twoja przygoda z tym takim Twoim uświadomieniem sobie, że można to przekuć na walor, można być tą modelką, jak byłaś w UK, tam zaczęłaś. Justyna Czerpak zresztą tam mieszka w UK, więc. A teraz przekułaś to właściwie na swoją pracę w internecie, prawda? Jesteś influencerką, znaną influencerką. I właśnie, bo oglądałam też sobie i twoje filmiki i zdjęcia, nieraz pokazujesz się bardzo odważnie. To jest duża odwaga i to szapowa, i uważam, że to jest super, cudowne i to, że każdy powinien brać z ciebie przykład, bo to jest coś niesamowitego. Ale czy musiałaś dużą właśnie taką drogę przejść w swojej głowie, bo to jest też mental, nie? Żeby to... Tak, tak. Ja się wstydziłam swojego ciała, które było dużo mniejsze, o 50 kg. No a dzisiaj się nie wstydzisz, skarbie. Tak, tak, ale ja się wstydziłam tego stopnia, że już ja mieszkałam nad jeziorem, a wychodziłam w wielkim t-shircie do wody i wieczorami tylko. Więc tak się krępowałam i w momencie, kiedy zaczęłam najpierw nieśmiało pokazywać się w kostiumach kąpielowych, pokazywać trochę więcej tego ciała, dostawałam taki feedback od dziewczyn, od kobiet, na przykład napisała do mnie kobieta, która właśnie tutaj w naszym wieku, bo około 50, pisze, że pierwszy raz od urodzenia pierwszego dziecka włożyła kostium kąpielowy, czyli powiedzmy tam od 20 paru lat, bo się myślała, skoro zakrzeska może, to ja też mogę. Więc to są takie sytuacje, kiedy kobiety po prostu się krępują swojego ciała i to nie jest niezależnie od rozmiaru, bo obserwują mnie też mniejsze dziewczyny, które po prostu czują podobny problem, aczkolwiek w innym rozmiarze. Czują tą krępację, czują to, że nie są idealne, ich ciała nie są takie jak z okładek i powiedzmy te mój ekshibicjonizm w internecie jakoś im pomaga troszeczkę w pokazywaniu siebie. Ja mam nadzieję, że ty sobie zdajesz sprawę, jak dobrą robotę robisz. Staram się. Bo ty niesiesz, ale wiesz, bo ja rozumiem, że no jesteś influencerką, to też sobie przekuwasz na pracę, no bo też z tego żyjesz, ale to wiesz, to już tutaj nie mówmy teraz o pieniądzach, tylko co ty w ogóle robisz dla innych, pokazując siebie. Tutaj właśnie Justynka napisała, super dziewczyna z ciebie. No to jest, Ewunia, ja mam aż naprawdę, ciarki mi przeszły, bo to jest wielka odwaga i ja mówię, super, że to sobie przekułaś na pracę, ale jak pięknie ty pomagasz innym. I to, co my żeśmy przed chwilą rozmawiały, co ja ci powiedziałam o mojej koleżance, która ma tą frustrację w sobie, to powiedziałaś, że niekoniecznie z tego. No ja ją znam 7 lat, to też jeden z czynników tego, rozumiesz? Ja nie mówię, że tylko to jest frustracja, ale bo tam może inne. Tak. Ale to na pewno też, bo gdzieś tam coś mama, a coś tam może z dzieciństwa. Dlatego ja mówię, ja poznając ciebie, to sobie od razu pomyślałam o niej, a już nieraz mówiłam, weź nagrywa jakieś TikToki czy coś, przekuj sobie to też na taki, wiesz, nie content. No nie. Czyli wiesz, ty pokazujesz to cudownie i to nie jest tylko, przepraszam, Justynka się zapytała, ile ty masz lat, przepraszam. Justynko, dopiero dołączyłaś, więc ja ci powiem, możesz zaśpiewać 100 lat dzisiaj Ewuni, bo właśnie dziś Ewunia kończy lat 37. Czyli jest w twoim wieku, bo Justynka też masz chyba 37, prawda? Czy 38? O. Więc jest w twoim wieku i naprawdę ta świadomość, ta po prostu, to jest po prostu coś niesamowitego, że weszłaś w to, że właśnie to, co mówisz, zaczęłaś pokazywać to swoje ciało
I nie tylko nad jeziorem, nie tylko a opalę się, ale ty zaczęłaś robić dobrą robotę dla innych. Pomyślałam, bo to też mi trochę pomaga. To jest też tak, że zaczęło się od tego, że ja przekraczałam cały czas siebie tą strefę komfortu i w momencie, kiedy przytyłam, bo też ja byłam powiedzmy modelką plus size, ja nosiłam od rozmiaru 44 do rozmiaru 54, więc u mnie cały czas powiedzmy zmiany w rozmiarze są w różną stronę, ponieważ zaburzenia odżywienia mam nadal. O tym też mówię, bo nie wszyscy oczywiście mają to co ja, te moje problemy, ale staram się też tym dzielić i nie ukrywać, chociaż oczywiście nie musimy, influencerzy nie muszą rozmawiać o swoim zdrowiu, ale staram się, bo wiem, że dużo osób też się nie diagnozuje, więc tak, no. Więc mówię o tym, bo wiem, że dużo osób ma też problemy takie jak ja. To jest świetne, to jest świetne, tak jak ja 50-latka, mówię też o menopauzie, o tym mówię bez pauzy, pokazuję co robię, co możemy, jak to. Ostatnio też mam taki pomysł, że może troszeczkę właśnie o takim, żeby mówić, nie wiem czy nam tutaj tego nie zablokują, ale właśnie też o seksie 50-latków, bo to jest też jednak ważne i to też takie edukacyjne, takie po prostu, bo też gdzieś tam głęboko sobie wchodzę w te tematy, więc to jest fajne. Justynka napisała, ja mam 39, 100 lat, 100 lat Ewciu od Justynki. Dzięki. Dobrze. Dzięki, ściskam mocno. Karbie, to teraz lecimy tak, bo ja sobie tutaj oczywiście wypisałam kilka rzeczy, którymi się będę podpierać. To, co mi wysłałaś, twoje bio, nic takiego, wiesz. Dobra. Modelka plus size, stylistka, jurorka programu Polsat Supermodelka plus size, promotorka mody plus size. Właśnie, poopowiadaj troszkę o tym, czy ty masz jakieś swoje projekty, czy ty masz swoją kolekcję, czy ty po prostu współpracujesz z jakimiś firmami, jak to się stało, że zostałaś jurorką? Jurorką zostałam, w ogóle to było w 2017, ponieważ ze względu na to, że już byłam sporo na tym rynku plus size'owym, odezwała się do mnie produkcja, ponieważ no, miałam jakieś swoje sukcesy, aktualnie wtedy to były powiedzmy takie jedne z większych, jeśli chodzi o tą branżę. I zaprosili mnie do programu, tak jak każdy z jury, każdy tam celebryta, który brał udział, każdy też musi przejść casting na jury, więc wzięli mnie do tego, na ten casting do jury. Siedziały wokół mnie wielkie gwiazdy. Mm-hmm. Ja tak sobie usiadłam między nimi i sobie myślę, a mam przerąbane. Dobra, mówię, przyszłam, to sobie zaraz pójdę, więc chociaż zrobię robotę taką, bo przychodziły prawdziwe kandydatki na modelkę, więc po prostu na modelki, więc po prostu się koncentrowałam na tym, żeby to zrobić profesjonalnie, bo niektórzy tam świrowali, starali się zwrócić na siebie uwagę, a ja stwierdziłam, że i tak nie mam szans, więc chociaż zrobię to profesjonalnie i sobie pójdę. I tak zrobiłam. I się dostałam. Więc tak, pamiętam ten dzień, kiedy zadzwonili i powiedzieli, że tak, będę w jury, zapytali się, czy stawka mi odpowiada. Ja wtedy wychodziłam z ciucholandu z siatami, słyszałam tą stawkę, myślałam, tak, jest okej. Ja po prostu myślałam, że pierdolę na miejscu. Ja mówię, Boże, tyle ludzi zarabiałam w tej telewizji, naprawdę? Boże, całe wesele za to będę miała. Ja mówię, jasne, idę w to. Super, ale się skończył ten program, czy on trwa dalej? Bo ja... Tak, nie, to był jeden sezon, bo on był wykupiony na licencji niemieckiej, na licencji niemieckiego programu i nie wykupili więcej licencji, więc niestety był jeden sezon, w jury była Ewa Minga, Rafał Maślak i Emil Biński, fotograf, ale ten jeden sezon zrobił wiele, ponieważ ja kiedy pracowałam jako modelka, magazyny typu Duże Kobiece Tytuły, które są teraz takie bardzo otwarte, inkluzywne i wiekowo i rozmiarowo, wtedy mówię wprost, dziewczyna w rozmiarze 42 to jest dla nich otyła, nie chcą takich dziewczyn, 42, 44 to już był kosmos, więc nie chcieli, a zaraz po programie zaczęły się okładki z takimi dziewczynami, więc ten program zrobił bardzo, bardzo dużo dobrego. No właśnie, to zaraz przejdziemy też, bo ty też, oczywiście ciebie też można było zobaczyć w tych gazetach różnych, prawda? Bo to sobie też doczytałam, ale powiedz mi, czy ciężko, bo rozumiem, że to był program, gdzie te dziewczyny były właśnie modelki plus size, ciężko było oceniać tobie? Tak, ponieważ ja się koncentrowałam, też przychodziły dziewczyny, które znam,
które znam z pracy, więc to było dla mnie trudne. Jeśli którąś znam, powiedzmy, bardziej, mówiłam, że ja nie będę oceniać. I ponieważ ja znam osobiście, nie chciałam być, więc pozostawiam decyzję jury. I no, moje znajomości się pokończyły, bo ludzie uznali, że program jest ustawiony, że po co, no po prostu te znajomości, przyjaźnie plus sejzowe tam z tym programem się pokończyły właśnie. Dziewczyny po prostu z jednej strony były złe, że to ja tam siedzę, z drugiej strony, że właśnie nie powiedziałam im, że się dalej nie dostaną, na co nie miałam wpływu, bo program nie był ustawiony, no ale tak, to było ciężkie, to było najbardziej ciężkie. Były też dziewczyny, które się zupełnie nie nadawały, szukały akceptacji. A to nie był też, to nie był po prostu konkurs piękności, to nie był konkurs talentów, to była po prostu, no szukaliśmy modelek, które znajdą zatrudnienie. Nie każda piękna dziewczyna nadaje się na modelkę. Czasami no, najpiękniejsza dziewczyna no nie będzie modelką, więc no tak tam... Ewcia, no właśnie wracając do tych modelek, to ja ci powiem, co się zadziało u mnie w wieku 50 lat. Ja zaczęłam chodzić po wybiegach. Teraz dostałam propozycję sesji zdjęciowej dla jednej z marek, tutaj polskie firmy i tak dalej. Mega. Właśnie jestem po pierwszej sesji, jutro mam drugą sesję. Mówię, no kurczę, zostałam fotomodelką modową. Teraz mamy przede mną kilka pokazów mody właśnie, ale na wybiegach, wiesz. I ja mówię, kurczę, w wieku 50 lat i to jest super, wiesz. Tak. Ja nawet w życiu nie myślałam o tym. A tu rzeczywiście zadzwoniła do mnie producentka i mówi, że ona mnie chce i ten. No bo tak jak ty mówisz, nie każdy też się nadaje. Nawet są przecież dużo jest młodszych dziewcząt, które są modelkowate, ale może one jej nie pasują, bo ja jestem kobietą dojrzałą, tu mam cycka, tu mam dupkę, tu mam brzuszek i to jest, wiesz, i to jest taka ta kobiecość też, nie? Pokazana, bo chociaż my pokazujemy ciuch, a nie mnie, ale ona mówi, tak, jest okej i super. Więc to jest fajne, właśnie to, co ty mówisz, że tutaj to ma być właśnie modelka i ja chyba też zostałam taką modelką w wieku 50 lat. No, jeśli chodzisz po wybiegach i jesteś w sesjach zdjęciowych, to Hanna, jesteś modelką. To jest tak, to już sobie chyba mogę nawet napisać modelka, wiesz? Tak, no, tak. Tak myślę. No dobrze, kochanie, super modelka plus size. Też tak było w twoim bio, super modelka, to znaczy, że gdzie cię możemy zobaczyć, oprócz tego, że w internecie, na twoim, w ogóle wbijajcie do Ewci na kanał, na Instagram, bo chyba Instagram jest taki najbardziej twój, nie? Rozchulany. Tak, Instagram, tak, trochę TikTok, Facebook i YouTube. Jeśli chodzi o modeling, to ja modeling zostawiłam kilka lat temu. No, no, ale była. Tak, zostawiłam już kilka lat temu, to mówisz, że jestem na emeryturze modelingowej. A widzisz, a ja prawie mam jeszcze parę lat do emerytury ileś tam, a zaczęłam się zajmować modelingiem. Ja właśnie skupiałam się trochę na tych formach wideo, na formach, na promowaniu siebie samej, na robieniu kolekcji właśnie dla różnych marek. Największą kolekcję, jaką zrobiłam plus size'ową, to była kolekcja w kolaboracji z Biedronką. To była pierwsza taka duża kolekcja, bo była w 1500 czy 1700 sklepów miało te ubrania, więc to była wielka kolekcja dla mnie ilościowo i dostępna dla większości dziewczyn, cenowo też, więc to było super, niestety to była kolekcja na wielką skalę, w mega niskich cenach, była świetna jakościowo, no ale przez to szyta w Azji. Po tej współpracy podjęłam się współpracę z polskimi markami, dla których też zrobiłam kilka kolekcji, kolekcje też bielizny, więc tym się czasem zajmuję, kiedy wpada fajna propozycja i możemy coś zrobić takiego fajnego dla polskich kobiet, to idę w to. Ale ty wtedy co? Ty to wtedy reklamujesz na sobie, czy ty to projektujesz? Jak to wygląda? Ja nie lubię pokazywać na sobie, ale tak, zawsze pokazywałam też na sobie, chcąc, nie chcąc, ale też sobie zdaję sprawę, że dziewczyna w rozmiarze 42 nie będzie się utożsamiała ze mną w rozmiarze 54 czy 56 i ja nie jestem fanką właśnie pokazywania wszystkiego na sobie, więc bardzo, bardzo lubię, kiedy są zatrudnione jednak do tych kolekcji po prostu modelki, ale pokazuję zawsze na sobie, bo dziewczyny w moim rozmiarze mają bardzo mało inspiracji. Bo modelki, które są brane do komercji, tak jak ja nosiłam wtedy rozmiar 44, 46 czy 48, no to jest ten maksimum, który jest uwielbiany przez marki, bo nie ma wielkiego problemu i po prostu też to jest bardziej uniwersalne. Dziewczyny większe się utożsamiają trochę z mniejszymi, bo sobie takie by chciały być, a dziewczyny mniejsze no z tymi bardzo dużymi nie bardzo, więc tak tutaj ten plus jest najchętniej wybierany jest takie 44 w sumie, 46.
Więc ten mój rozmiar jest już trochę mniej mile widziany, aczkolwiek też się oczywiście zdarza. No oczywiście, no przecież, ale właśnie mówię, ty jesteś taką inspiracją dla kobiet i to jest super, to jest naprawdę super. Także ja ci w imieniu tych kobiet wszystkich i w swoim również też ci dziękuję, bo ja, wiesz co, u mnie się coś zadziało ostatnio takiego, że w końcu przestałam się czepiać siebie, mojego brzucha, bo ja mam taką budowę, że wiesz, ja nie jestem jakaś taka duża, ale też nie jestem taka, ale zawsze miałam brzuch. Tu dupka taka, ale brzuch. I zawsze, o Jezu, ten brzuch, to budziłam się rano i ten. Ale ostatnio sobie myślałam, przecież on jest ładny, on jest piękny, trzeba go zaakceptować. Słuchaj, zaczęły się właśnie dziać rzeczy, zaczęłam dostawać propozycje, tak? Nawet, żeby być modelką. Więc to jest ta chyba taka akceptacja siebie, nie? Właśnie to jest to. I to jest fajne, żeby to głosić dalej. Także to jest naprawdę super. Dobrze, mamy już tutaj, że ukończyłaś te brytyjskie kursy dla modelek. Tak, to jedną łyżeczkę, przepraszam, bo mój mąż pierwszy raz w życiu, czy drugi, gotuje rosół i mi pokazuje, czy to ma dodawać, czy nie. Tak będę go troszeczkę tutaj z internetu gdzieś tak, tam sobie wziął przepis, dieta pięciu przemian, więc wiecie, Arkadiusz gotuje rosół, dieta pięciu przemian. No dobra, Ewunia, wracamy. Ukończyłaś brytyjskie kursy dla modelek i tutaj właśnie Every Model Magazine, tak? I agencje na wyspach, czyli to już mi powiedziałaś o tym, bo to jest jeden z tych punktów, więc super. No a teraz opowiadaj właśnie, Cosmopolitan, Viva, Gala, Kmak, to nie wiem co to jest, Kmak? Kmak, taki trochę modowy magazyn, tak. Okay. Miałam tam jedną sesję zdjęciową, to było też dosyć tak po środku mojej przygody z modelingiem, więc bardzo mi o to wspominam, bo była świetna fotografka Zuza Krajewska i wtedy wśród modelek takich topowych w Polsce, występując na sesji, czułam, że jednak należę tutaj do zespołu. Super. No ale właśnie, jeszcze Justynka coś napisała, więc przeczytam. Kochana, tyle w tobie kobiecości, że te z mniejszym rozmiarem mogą ci pozazdrościć. Dziękuję bardzo. No właśnie, nie Justynko, powiedz, no bo tutaj rzeczywiście Ewunia ma taki seksapil w sobie, nie? Taki wiesz, naprawdę, także tu jest, Justynka, jakbyś chciała do nas dołączyć do rozmowy, to ja cię zapraszam, zaraz ci wyślę linki, możesz wskoczyć tutaj do nas, jakbyś chciała też jakieś pytania pozadawać, wiesz, albo coś powiedzieć, to napisz, jak chcesz, to ja ci zaraz link podeślę i jak ci się uda, to dołączysz. Dobra, to teraz tak, Ewuniu, no jeszcze Cosmopolitan, Viva, Gala, czyli to też już było ileś tam lat wstecz, rozumiem, tak? Tak, tak. Akurat aktualnie już tak nie pozuję, więc bardziej to się. Ale tegoroczna okładka, w tym roku miałam moją ulubioną okładkę i to była Wysokich Obcasów. No właśnie, widziałam też te Wysokie Obcasy. Tak, to gdzieś tam też mam zapisane. No. Tak, to było w tym roku i to było dla mnie duże wyróżnienie, ponieważ to samo pismo bardzo. Jeszcze kilka lat temu przed programem Supermodelka Plus Size nie chciało kobiet, które mają inny rozmiar niż taki standardowy, więc fajnie, że się to po prostu pozmieniało. Ja też widzę, że chyba się w ogóle zmienia teraz to, że to właśnie nie już tylko młode, no bo ja jednak będę mówiła o tych kobietach takich w moim wieku, tych pięćdziesiątkach, nie? Że nie tylko młode na wybiegi, nie tylko młode do sesji, ale my pięćdziesiątki też, pięćdziesiątki, sześćdziesiątki. Ja teraz brałam udział w takim programie, projekcie Kwiat Dojrzałości i tutaj naprawdę jak ja dziewczyny poznałam, Johanna, która ma 59 lat, ona jest modelką fashion, no słuchaj, to jest coś niesamowitego i to się faktycznie dzieje, wiesz. I ja też chodzę w różnych pokazach, między innymi gwiazdy dzieciom i to jest, ja jestem tam, nawet ja nie wiem, czy ja nie jestem najstarsza tam, wiesz, naprawdę. Reprezentacja jest ważna i przestajemy udawać, że społeczeństwo nie składa się tylko z tych idealnych, telewizyjnych takich rozmiar 34x36 i do 40 max. Przestajemy udawać, że takie społeczeństwo no, nie wygląda, wygląda różnorodnie i ta reprezentacja jest ważna. Wiesz, ja myślę, że tutaj naprawdę, no, my wszystkie, nawet ja jako matka,
chociaż moja córka już jest dorosła, bo ma 25 lat, ale jako właśnie i matka, jako kobieta, to ja myślę, że ja naprawdę z pełną świadomością mogę ci podziękować za to, co ty pokazujesz, bo właśnie tym nawet dzieciom, tej młodzieży, tym nawet dziewczynom po dwudziestce, że to, co do tej pory świat Instagrama nam pokazywał, te wszystkie takie, kurczę, laseczki, laleczki, filtry i w ogóle, to jest wszystko po prostu sztuczne i to jest tak naprawdę napompowane. A ty jesteś prawdziwa, ty jesteś autentyczna. To wiesz, ja sobie na przykład cenię, dlatego że ja też sama z siebie wiem, że ja potrafię o 6 rano wziąć telefon, wstaję z łóżka i już nagrywam i się pokazuję bez make-upu i to naprawdę nie ma problemu dla mnie. Ta autentyczność. Wydaje ci się, bo tak, powiedz mi, od kiedy jesteś tak w internecie, że sobie zbudowałaś już tą swoją markę? Ponad 10 lat. Ile czyli już dyszka jest, no bo tam Instagram jest tak chyba z 10-11 lat, nie? Tak, to... zaczęło się od blogowania, tak jak chyba tam, tak, to jeszcze czasy blogosfery, szafiarek, to były takie moje nieśmiałe początki. Tak, a potem gdy się pojawiły social media, to tak to weszło. To sobie weszłaś w to, no właśnie. Więc nawet na przestrzeni tych 10 lat, kiedy ten Instagram nam zaczął hulać, no to jak to postrzegasz? Teraz chyba są o wiele większe zmiany. Już nie ma tylko tego takiego idealna, taka Barbie sobie stoi, prawda? Jeżeli można powiedzieć, że ona jest idealna, nie? Tylko... Tak, no coraz więcej pojawia się właśnie różnorodnych ciał. Osoby też z niepełnosprawnościami mają właśnie ochotę się pojawiać. To jest też super, bo kiedy widzimy osoby podobne do nas w social mediach, nie czujemy się jakimiś wrzutkami. Ja nie widziałam dużych dziewczyn, ja się źle z tym czułam, bo czułam, że ja nie należę do tego społeczeństwa, ja nie pasuję do tego społeczeństwa. Takie kobiety jak ja, no nie pokazują się, tak? Nie powinny się pokazywać. Taki był sygnał. A takie poczucie odrzucenia, poczucie bycia gorszą wcale ani nie odchudzi, ani nie odmłodzi, nie jest okej, nie jest okej. Myślę, że właśnie wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie, wtedy też zmienia nam się w głowie. Jezu, jesteś po prostu niesamowita. No właśnie, powiedz mi, a jak radzisz sobie z hejtem? Masz ten hejt czy nie? No bo jak każda z nas jest narażona na ten hejt, każdy... Kto jest w internecie, to jest po prostu, czy nawet, nie wiem, może świecić złotem, rzucać złoto, to i tak zawsze ktoś się przyczepi, prawda? Tak, dużo hejtu, tego hejtu w ogóle powiedz. Dużo hejtu, najwięcej o dziwo na Facebooku, co jestem bardzo zaskoczona, bo ludzie pod imieniem i nazwiskiem normalnie piszą komentarze typu lepiej, żebyś z klifu skoczyła, dla wszystkich będzie lepiej, obrzydliwe, świnia, wieloryb i tak dalej, przestań żreć tyle. Tak, takie komentarze są non-stop i są często komentarze, jest bardzo dużo komentarzy od kobiet, co mnie bardzo smuci, albo młodzi mężczyźni mizogini, albo kobiety niestety w naszym wieku i też często dojrzałe kobiety, urocze babcie, które w niedzielę z sernikiem wjeżdżają, siedzą i hejtują bardzo mocno. No właśnie. Napisała Justynka, Ewa czaruje swoją delikatnością i ma coś w tych swoich oczach. Ja jestem pod wrażeniem. Dziękuję za zaproszenie, ale dzisiaj tylko posłucham. Dobrze, Justynka, oczywiście, ale w ogóle bardzo ci dziękuję, że jesteś z nami, że w ogóle znalazłaś czas. No właśnie, i to jest ten hejt. I tak jak mówisz, nawet te babcie, kuźwa, że tak powiem, hejtują. Nawet wiesz, ale czy ty się w ogóle tym przejmujesz? Jak ty reagujesz na te komentarze? Kiedyś bardziej się przejmowałam. No właśnie, no. Znaczy teraz wiem, że to jest o nich samych, nie o mnie, bo ludzie mnie nie znają, nie wiedzą, co ja robię, jakim jestem człowiekiem, a za wszelką chcą mi sprawić przykrość, więc czy ci ludzie są dla mnie istotni, czy to są ludzie dla mnie ważni, czy powinnam się liczyć z ich zdaniem? Nie, powinnam mieć ich zdania w dupie, więc staram się tak mieć. Uwielbiam cię, no. Staram się tak mieć, ale nie zawsze, czasami wiesz, no każdy ma gorszy dzień i powiedzmy jak przeczyta taki bardzo nienawistny komentarz, to człowiek tak mówi, ja mam taką bezradność, dlaczego, po co i taką niesprawiedliwość, że no nie zasłużyłam na to, tak, że nie zasłużyłam na to, ale tak dzisiaj mogę powiedzieć, że dużo lepiej to przyjmuję i sobie z tym nieźle radzę. No dobrze, a powiedz mi, czytasz wszystkie komentarze?
Staram się czytać wszystkie komentarze, też przeglądam, też dla bezpieczeństwa innych, ponieważ ostatnio zhejtowała mnie kobieta właśnie, która oprócz tego, że mnie zhejtowała, to dodatkowo obserwatorki na przykład założonej profilu na przykład nagie dzieci, wnuki. I ja na przykład od razu zareagowałam, zablokowałam też tą osobę, żeby nikt tam nie wchodził więcej i nie odpowiadał. I poszłam po prostu na policję zgłosić właśnie udostępnienie takich zdjęć, bo ta babcia myśli, że wszystko jest okej, bo to jest urocze. No dla mnie jest to bardzo... ten hejt mnie nie obchodził, tylko obchodziło mnie to, że ta kobieta jest aktywna w sieci, komentuje bardzo negatywnie, osoby wchodzą do niej na profil i widzą roznegliżowane dzieci w wieku, nie wiem, 2 czy 8 lat. No dla mnie to było za dużo, więc też patrzę, kto komentuje i czasami reaguje właśnie mocniej, jak trzeba. A tutaj akurat no zareagowałam z innego powodu niż hejt, ale tak. No po prostu poczułam, bardzo dobrze, że trzeba to zrobić. No bardzo dobrze. Ja ci powiem, że ja nieraz wyłapię jakieś komentarze, ale jakoś tam ich nie czytam, jakoś już się nauczyłam, ale nieraz jak coś wyłapię, jak coś jest bardzo obraźliwego dla mnie, takiego, że ktoś ty kuczy coś, to usuwam. Bo sobie myślę tak, mój facet mnie nie wyzywa, a jakiś kurde gość, co ma, nie wiem, gość czy gościuwa, co ma kotka w tym, w awatarze, rozumiesz? I nie ukrywam tego, że usuwam takie naprawdę, bo jak ktoś coś tam powiedzie, dobra, niech se tam ktoś obroni, ktoś ten podbija się, wiemy o co chodzi, nie? Tak. Ale takie nieraz to rzeczywiście to nie mówię, bo po prostu mi się nic mnie nie będzie obrażał. To nie trzeba usuwać, tak. Tak, kochana, no to już mamy tutaj te magazyny. Finalistka międzynarodowej kampanii, Boże, pomóż mi, rolę. A pan nasz, to też było kilka lat temu. No. To jest ta notka PR-owa taka długa. Długa? No ja wiesz, tak. Ja ją wrzuciłam, ale ja sobie jeszcze też wypisałam, żebym mogła ci pytania zadawać. Ale zanim na to odpowiesz, to Justynka nam napisała, chciałabym na bieżąco czytać. Zazdrośnice, bo same by się wyrąbały na wybiegu, a na co dzień chodzą poubierane jak zakonnice, bo się wstydzą same siebie. Nie ma co się takimi przejmować, napisała nam Justynka. Dziękujemy ci, kochana. Justyna w ogóle jest przepiękną też kobietą z 4 dzieci, a wygląda jak $1 000 000, słuchaj. I te dzieci są małe, to nie to, że to są duże dzieci, tylko to są małe dzieci. Także może się gdzieś tam złapiecie, to sobie zobaczy, ona jak $1 000 000 wygląda, zadbana zawsze, kurczę. Co dziecko urodziła, to od razu, wiesz, prycha, bo od razu tu zadbana, wymalowana. Synka teraz mówi, czwórka dzieci, o kurczę. Czwórka, no słuchaj, jedno takie chyba dopiero się urodziło niedawno, nie Justynka, ona wygląda jakby, wiesz, po prostu mamuśka na szpileczkach, no. Pięknie. Także jeszcze teraz poszła sobie do szkoły też, nie, dalej się dzieje. Bardzo dobrze. No, także myślę, że gdzieś tam się może złapiecie to sobie, bo też fajna dziewczyna, warto ją poznać. Dobra, no to poopowiadaj troszkę właśnie o tej finalistce międzynarodowej kampanii i ty już tam powiedziałaś. To był też dla mnie, to może teraz nie robisz takiego wrażenia, ale też to były takie początki, więc poczułam się wyróżniona jako osoba większa jeszcze z Polski, że lądowałam jako role model, więc dla mnie to było też wyróżnienie, bo to było wszystko takie nowe i dlatego może tak dla mnie ważne, że to tak się zaczynało i to doceniam bardzo, że miałam w tym malutki udział. Ale ty jesteś taka, wiesz, ty jesteś taka skromna w tym wszystkim. Też to nie są jakieś ogromne sukcesy, na okładce Vogue'a jeszcze nie byłam. No dobra, ale Viva, Cosmopolitan, Gala, tutaj ta finalistka tej międzynarodowej kampanii, no kurczę, to jest, wiesz, bardzo jesteś skromna. Justynka, do porodu też poszłam na szpilkach, dziękuję Izuniu za komplement. No widzisz, o, nawet do porodu, trzeba się też właśnie od niej uczyć. Dobrze, moja droga, nagroda debiut roku magazyn Party 2017. To wtedy był właśnie przełomowy rok, bo był wtedy program, więc tak, dla mnie. I wtedy wzięłam też ślub. Ale to był dobry rok. Czyli jesteś taką, po ślubie 7 lat, tak? 7-letnia mężatka. Tak. 16 lat razem, 7 po ślubie. No to też tak w sumie zaczęliście młodziutko, no cudownie. No właśnie, to może teraz tak, bo też widziałam twojego męża oczywiście na twoich social mediach, bo no jesteście cudownie oboje.
A tak jak sama powiedziałaś, no jak 16 lat, to domniemam, że miałaś 21, 20, 21 lat, jak zaczęliście być razem, więc on też dużo tych twoich przemian widział. To, co ty mówiłaś, w dół, w górę, waga w dół, tak, waga w górę. Jak on sobie z tym wszystkim radził? Bo pewnie też miałaś różne nastroje. Tak, znaczy tak, kiedyś usłyszałam, że powinnam mojego męża coś nie po tyłku całować, że znowu wytrzymuję, bo nie jest tak prosto. Nie jestem najlepszą żoną. Jestem totalnie niezorganizowana i ciągle o czymś zapominam. Czasami mówię, Karol, wyjeżdżam, zapomniałam ci powiedzieć, wracam za 3 dni. Więc tak, Karol ma trochę, jest taki cierpliwy. A co do rozmiaru? Po prostu, widzicie, bardzo kochać. Chyba tak, ale tak, miewam humorkę, jeśli chodzi o rozmiar, to rzeczywiście też na samym początku związku byłam na diecie białkowej i z kolei tam traciłam już przytomność, więc to było też tak, że znam mnie też w moich takich momentach, kiedy bardzo silnie starałam się niezwykłymi metodami redukować wagę. Też był moją inspiracją, zabierał mnie też na treningi, chodziliśmy razem na sztuki walki, więc też stara się mnie motywować, żebyśmy byli aktywni oboje, więc to jest tak, że... Ale nigdy nie usłyszałam właśnie, nigdy mnie nie obraził, nigdy nie dał poczuć, że coś ze mną jest nie tak, więc... Ale zawsze wspiera i też inspiruje do tego właśnie, no, być aktywną. No, ale ty jesteś taka kochaniutka, jak ja tak patrzę nawet tylko online na ciebie, to po prostu człowiek by się do ciebie przytulił i taką masz... Kochaniutka, zaraz zapytamy się za ścianą, czy jestem taka kochaniutka. Ale wiesz, masz taką fajną aparycję, taką naprawdę, no masz taką fajną manierę też w sobie, to mi się bardzo podoba, wiesz, bardzo, naprawdę. No dobrze, co my tutaj jeszcze mamy, bo tak wiesz, trochę powyciągam z ciebie. O właśnie, pokazy Gosi Baczyńskiej, czyli chodziłaś po wybiegu. Tak, i bardzo się cieszę, że akurat u Gosi Baczyńskiej, bo Gosia Baczyńska też nie uznaje modelek plus size, ale pasowała mi do dwóch projektów, więc dwukrotnie nie szłam w pokazach. Modelik plus size na wybiegu jest kłopotliwy, i bo problem jest taki, że kiedy jest modelka, powiedzmy, że 38, 36, 34, to można sobie też w ostatniej chwili też wymienić tą modelkę. Ale na przykład modelka w rozmiarze 46 i druga modelka w rozmiarze 46, to często są zupełnie już tutaj inne wymiary, bardzo duże różnice ze względu na typy sylwetek. I ciężko po prostu sobie tak na ostatnią chwilę na przykład wymienić modelkę, jeśli coś pójdzie nie tak. Przymiarek do ubrań też jest bardzo dużo. Projektanci nie mają za dużego doświadczenia w wybieraniu większych kobiet też bardzo często, mimo nawet większe kobiety mają z tym problem. Natomiast sukienka Gosi Baczyńskiej była przepiękna i pięknie skrojona, ale przymiarek miałam co niemiara. Więc to było na pewno dla niej kłopotliwe. Ale wybieg tak, było bardzo miło i bardzo profesjonalnie. Ale dla ciebie bardzo dobre doświadczenie, no to super. Tak. No dobrze, to już tutaj mamy sesje reklamowe, prasowe, no bo tutaj z tego twojego bio, zagraniczne reklamy telewizyjne, właśnie, zagraniczne reklamy telewizyjne. A tutaj to za wiele zagranicznych nie było, ale też to były początki i to była moda też dyskontowa, to były Węgry chyba, na Węgrzech Lidl, Węgry, nie wiem czy nie Bułgaria. Mhm. Nie widziałam tylko te reklamy gdzieś tam w linku, nie widziałam ich w telewizji, bo niestety były za granicą. Ale też było fajnie. Też no było właśnie. Fajnie. Tutaj już mam, że stworzyłaś te autorskie kolekcje plus size dla Biedronki, to już powiedziałaś. No tutaj też, że współpracujesz przy projektowaniu odzieży plus size z polskimi markami. Super. Widzę, że pięknie, no, na Instagramie 72 tysiące obserwujących, bardzo ładny wynik, na TikToku 97 tysięcy, więc to jest też super. Facebook też widziałam, to chyba 10 tysięcy masz, nie? 50 coś. 50, to czemu ja miałam 10 coś, bo tak mi się coś tam pokazało. No to 50 to jest też bardzo ładny wynik. Tak. Czyli jesteś taką influencerką pełną buzią, że tak powiem. Trochę tak, ale też z jednej strony niszową, bo też tak. nie dla wszystkich, chociaż obserwują mnie osoby w różnym rozmiarze i w różnym wieku. Na ulicy zaczepiają mnie osoby totalnie w różnym wieku i od młodszych dziewczyn. Głównie obserwują mnie kobiety powyżej 20 roku życia, powyżej 30 roku życia. Bardzo dużo kobiet właśnie między 40 i 50, 50 parę, więc też tutaj mamy ten podobny target. Więc tak, właśnie, no i głównie kobiety.
No dobrze, a powiedz mi jeszcze, kochana, bo dzisiaj widziałam jakąś tam historię z gotowaniem. Co to w ogóle jest, to gotowanie? Bo to mnie też zaciekawiło. Prowadziłam gastronomię wiele lat. Rodzinna historia, więc przejęłam ją. Jak tu nie jeść? Jak tu nie jeść? Prowadzę też z braćmi, mamy wędzarnię, ryby, wędliny i te klimaty. Tradycyjnie, bardzo się trzymamy tych tradycji, będziemy bez elektryki. Czekaj, przepraszam, bo mój Arkadiusz już kiwa głową, bo on, jeśli chodzi o wędzonki, takie wędzarnie, gdzie to jest? To my się wybieramy. Mamy na Mazurach, ale towar dowozimy co piątek, moi bracia są w Warszawie. Więc... Nie, no to cudownie, to już wiemy, gdzie mamy zamawiać. To mamy zrobić. Czyli co macie? Wędzone ryby, tak? Wędzone ryby również w filetach, tata filetuje i to jest taka prawdziwa rodzinna firma, czyli sami bracia i rodzice. Ja się aktualnie, ja receptury też robię, mój pasztet rybny, bardzo doceniony, srebro w Polsce. Będziemy więc kupować. Polecam. Ale to nie jest tak, że to są takie, wiesz, tłuste rzeczy dla tłustych ludzi, bo na przykład pasztet rybny, nie ma żadnej mąki, bułki i tak dalej, jest bez glutenu. Są same ryby, jaja, pomidor, koperek, trochę warzyw. I tak samo produkty mięsne. U nas im krótszy skład, tym lepiej. Nie kombinujemy. Receptury po prostu rodzinne. Więc to zapraszam. Wędzarnia Maruzek. Więc jesteśmy we Frisco, taki mały dostawca i w niektórych właśnie małych sklepach, ale też można od nas bezpośrednio. Z tym się zajmuję, a z gotowaniem tak, byłam też w Hejskich, bo niektórzy o to pytają, bo to była pierwsza edycja milion lat temu. Byłam wtedy naiwną, młodą dziewczyną, która nie wiedziała, o co chodzi w telewizji. Ja we wszystko wierzyłam, co tam się działo. Ja w ogóle wszystko wierzyłam, jeśli coś się działo i nagle nagle moje paniki płonęły i moje danie się paliło, to ja myślałam, że ja coś zrobiłam. A nie suszefowie, którzy mieli słuchawki, gdzieś tam czasami coś specjalnie chowali. Tak, więc pierwsza edycja była bardzo hardkorowa, bardzo źle traktowano uczestników i ja bardzo źle przeżyłam od tamtej pory, to było dla mnie traumatyczne przeżycie. Nie oglądam żadnego reality show. W ogóle nie mam jedynki, dwójki, Polsatu i TVN-u niestety, bo tak bardzo mocno źle to przeżyłam, więc tak, więc gotowanie, tak, programy z gotowaniem nie bardzo, a dzisiaj byłam właśnie na charytatywnym wydarzeniu, mieliśmy swoje drużyny podopiecznych z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Tak, i miałam swoją drużynę, była Agnieszka i Maciej. No, radziłaś z nimi pięknie. Tak, tak. Mogłam tylko ich wspierać mentalnie, ale tam troszeczkę czasami, gdy był kryzys, tam starałam się pomóc. Niesamowite. Justynka napisała: Ewcia, ja widzę w tobie tylko jedną wadę. Jesteś za skromna. Kobieto, tyle masz sukcesów na swoim koncie, że mogłabyś chodzić dumna jak paw. No to jest to, co ja powiedziałam. Bardzo dziękuję. To jest to, co ja powiedziałam. Właśnie. Także tutaj faktycznie. No dobrze, Ewuniu, powiedz mi, bo jeszcze jak myśmy się poznały, to właśnie mówiłaś, że też masz w domu, który wynajmujesz, prawda? Masz studio. I w tym studio tworzysz tam, tak? Te swoje wszystkie filmiki, nagrywki. Tak. Tak, czyli sobie tak to też wszystko przekułaś na pracę. No cudownie, cudownie. Także powiem ci, że ja jestem pod wielkim wrażeniem i to faktycznie twoja osoba powinna iść dalej w świat, bo to po prostu, to ty powinnaś być po prostu rozpowszechniona na całym świecie. A powiedz mi jeszcze, czym się kryje, bo ja tak nie no widzisz, ty też tak pewnie nie śledzisz, bo my jesteśmy bardziej twórcami niż biorcami i nie mamy czasu nawet na to. No, ja na przykład też, wiesz, na TikToku tam mam dosyć dużo obserwujących, ale też tak nie śledzę, nie ten, tylko coś wrzucę, idę dalej, tutaj Instagram, tutaj Facebook. Ja to znowu taka jestem bardziej facebookowa, z racji pewnie też rocznika, nie? No bo pięćdziesiątki to takie bardziej, wiesz, u mnie więcej na Facebooku, nie? Osób gdzieś tam przyjmuje to. Ale właśnie chciałam, czekaj, dlaczego coś zaczęłam mówić, ale tak na okrągło mówię, że już nie wiem. Dobra, wiem. Powiedz mi, czy dużo jest takich osób właśnie jak ty, którzy prowadzą taki właśnie content? Plus-size'owy? Tak. Tak, jest coraz więcej. Są dziewczyny, które właśnie w różnych rozmiarach. Są dziewczyny mid-size, które też jakoś ich dużo nie pokazywały. Są dziewczyny właśnie w rozmiarach 42, 40, 46. O różnej tematyce. Ja się skupiłam trochę na ubraniach, bo też się ubraniami zajmowałam i widziałam, że z tego po prostu deficyt.
Więc chciałam zapewnić dziewczynom linki, dostęp, pokazywać, gdzie można to coś wynaleźć i fajnie się ubrać, bo ja swoją metamorfozę zaczęłam od zmiany stylu właśnie w Wielkiej Brytanii, więc do końca życia będę wdzięczna wyspom, że mogłam tam być i właśnie odnaleźć swoją kobiecość, bo byłam kupczycą z wygolną połową głowy. Tak, pojechałam w bojówkach, w t-shircie, więc taka byłam, dlatego w takim zdrowym środowisku, gdzie nikt nas nie ocenia, można właśnie rozkwitać. I chciałam się tym dzielić. Stąd to wszystko się zaczęło. Bo ja po prostu się zmieniłam bardzo. I zgubiłam wątek, kochana. Nie, no bo ja pytałam, czekaj, też się muszę napić, bo... Zgubiłam wątek. Zapytałam, czy dużo czy jest dużo? Tak. Są dziewczyny, które... Tak. Które pracują jako modelki i głównie dzielą się właśnie takim pięknym kontentem modelingowym i taką estetyką i głównie na tym. Są dziewczyny, które prowadzą, są plus size, ale to je nie definiuje, po prostu prowadzą różne ciekawe kanały. Moja przyjaciółka prowadzi kontent kryminalistyczny, bardzo historię z dreszczykiem na przykład i wcale nie siedzi w tym plus size, ale jest dziewczyną plus size, więc też te dziewczyny taką dziewczynę. Tak, inspektor P. Kurczę, nie powiem ci, ale to jakieś miesiące tak. temu gdzieś tam. No, więc są dziewczyny, które prowadzą różną tematykę, nie tylko właśnie modową, są plus-size'kami, nie krępują się swojego ciała, nie krępują się pokazywać i pokazują swoje też talenty. Są dziewczyny, które śpiewają, które dzielą się swoim życiem, więc prowadzą śmieszne jakieś... tematykę jakąś taką właśnie bardziej rozrywkową, czy tak jak nasza Zguta kochana, no. aktorstwo i po prostu bycie fantastycznie pozytywną osobą też, no więc jest coraz więcej tych dziewczyn i to jest super, że właśnie ta różnorodność i rozmiarowa, i wiekowa, i no mówię, reprezentacja robi dużo dla naszej głowy, poczucie, że jesteśmy, nie jesteśmy same, to jest fantastyczne. Super, czyli ty jesteś taką, no i można powiedzieć pionierką tutaj w Polsce. Troszkę rozbrykałam ten. Tak, bardzo dobrze. I tak jak ja już powiedziałam na początku, ja jestem ci bardzo wdzięczna za to, bo tutaj naprawdę nawet wiesz, dziewczyny, które są w tym rozmiarze nawet 40-42, też mają, a przytyłam, a to, a tamto. No chyba już mamy taką jakąś kobiecą naturę, bo ja sama wiem też po sobie to, co ci już mówiłam, że ja też nieraz, ale chociaż już widzę, że fajnie mam głowę poukładaną. Dobrze, Wuniu, skarbie, no bo już tak 50 minut rozmawiamy. Szybko minęło w ogóle, kurczę. Ja tak wiedziałam, no nie, no po prostu wiesz, no pięknie się na ciebie patrzy, w ogóle jesteś piękną kobietą, bo naprawdę, Justynka coś napisała, dziewczyny, muszę zmykać, ale na bank odsłucham waszą rozmowę, miło było cię poznać, Ewciu, brawo, jestem pod ogromnym wrażeniem twojej osoby, duża buźka i życzę dalszych sukcesów. Bardzo, Justyna, dziękuję. Bardzo mi miło. W ogóle myślę, że jeszcze nie jedna rozmowa przed nami. Tak. Czy u mnie, czy u ciebie. Tak. Się fantastycznie rozmawia. Tak, ja zapraszam cały czas i wiesz, tym bardziej takie, ja po prostu uwielbiam pokazywać właśnie takie kobiety, które inspirują inne kobiety. Właśnie zapraszam takie kobiety, bo ja mówię, choćby jedna osoba dzisiaj z naszego live'a jedno zdanie wzięła od ciebie. To już jest nasz duży sukces. Naprawdę. No i Justynka to oczywiście serduszka nam wysłała. Także to jest naprawdę duży sukces. Jak można sobie po prostu przekuć coś, co na pewno dla ciebie kiedyś było bardzo takie, tak jak sama powiedziałaś, czy wstydliwe, czy uciążliwe. Ty to przekułaś sobie w walor. Znalazłaś sobie na to sposób. Czy dzisiaj miewasz jakieś na przykład, nie wiem, takie doły, spadki, że ojejku, bo mam taki rozmiar, a chciałabym mieć taki, czy coś, czy już w ogóle absolutnie to jest poza tobą? Czy jeszcze właśnie Ewa Zakrzewska miewa takie... Już co, ja nie kocham każdego centymetra swojego ciała, kocham siebie, więc tutaj też... Mam na przykład rozmiar, do którego chciałabym się jednak troszkę zmniejszyć, do tego dążę, z różnymi przygodami po drodze, wiadomo, ale staram się nie załamywać tym, bo w momencie, kiedy przy depresji na przykład sporo przytyłam, no to było rzeczywiście, no trochę
W tym mniejszym rozmiarze się czuję zdecydowanie lepiej, bo jednak trochę mnie ogranicza mój teraz aktualnie rozmiar. Nie mogę wrócić do treningów sztuk walki, bo jest trochę za dużo i jednak te treningi są jak wojskowe, więc jest ciężko. Więc tutaj chciałabym zmniejszyć, powiedzmy, wrócić do tego 48 na początek. Byłoby fantastycznie, ale to nie jest tak, że ten rozmiar, zwalam wszystkie moje nieszczęścia po drodze na mój rozmiar, bo kiedyś tak było. Myślałam, że wszystko, nie ma miłości, nie mogę się też uczyć, bo jestem jakaś durna, jestem gruba, głupia i brzydka i wszystko jest beznadziejne, więc teraz już tak nie jest, wiem, że jestem wartościową osobą, czy ważę tyle, tyle, czy tyle. Jestem aktualnie w takim rozmiarze, ale będę tą samą Ewą, jak się też zmniejszę, więc czy zwiększę, różnie bywa, to jest wszystko płynne. Tak, tak. No dobrze, Ewuniu, to słuchaj, kochanie, bo mówię, już sobie tak będziemy powolutku kończyć. W ogóle bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Naprawdę bardzo dziękuję za zaproszenie. I teraz chciałabym, żebyś coś powiedziała od siebie kobietom. Coś takiego, nieważne, jaki mają rozmiar, czy 36, czy tam 50, coś, tylko w ogóle, prawda? Bo już jako tutaj modelka, może już dzisiaj nie modelka, ale faktycznie jako osoba z takim rozmiarem 50+, pięknie wszystko powiedziałaś, co, jak i tak dalej. I to może nie tylko dla kobiet właśnie w takich rozmiarach, tylko dla wszystkich kobiet, bo nawet dziewczyna, która ma rozmiar 36, też ma problem jakiś, sama ze sobą, bo nie ma akceptacji, prawda? Gdzie każda musi tutaj, jak masz 36, to ty już w ogóle powinnaś być zakochana w sobie. A te dziewczyny, te kobiety wcale nie mają też akceptacji, więc tu chyba rozmiar też nie robi tam jakiegoś takiego. No właśnie, to wiesz, o co mi chodzi. Tak, znaczy ja przede wszystkim chciałabym poradzić wszystkim, niezależnie od wieku i rozmiaru, żeby korzystać z życia tu i teraz, nie odkładać na kiedy schudnę, kiedy sobie, nie wiem, twarz wyprasuję, kiedy sobie, nie wiem, zmienię rozmiar, będę bardziej sprawna, będę miała więcej hajsu, po prostu żyjmy tu i teraz i korzystajmy z tego pełną piersią, bo jeśli ograniczamy się przez kompleksy, dajemy nasze życie prowadzić kompleksom, no to daleko nie zajedziemy, na pewno nie w szczęściu. Dlatego słuchajmy siebie, nie krytyki innych. Krytykę możemy brać do siebie, ale rzadko niestety usłyszymy prawdziwą krytykę, zazwyczaj przytyki, nie krytykę, więc bierzmy od tych, co nam dobrze życzą, po prostu, i sobie dobrze życzmy. I super, Ewunia, i tym akcentem zakończmy już na dziś, ale tak jak mówię, jeszcze pewnie nie raz się spotkamy, tak jak ty powiedziałaś, jeszcze na pewno spotkamy. Ewuniu, no to co, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, w ogóle, że dziś zechciałaś poświęcić nam swój czas. No dzisiaj są twoje urodziny, więc pewnie jeszcze świętowanie przed tobą. Tak, mąż zamówił sushi i zaraz będziemy świętować. No to już biegnij tam do niego, pozdrów go też. Jeszcze raz, kochanie, wszystkiego, wszystkiego, czego tylko sobie zapragniesz. Bardzo ci dziękuję, bo no kurczę, taki chyba flow poczułyśmy od razu razem. Bo fantastycznie, więc na pewno będzie miło ponownie z tobą porozmawiać, nie mogę się doczekać kolejnego spotkania, czy wirtualnie, czy osobiście, więc w kontakcie pozostajemy, pozdrawiam wszystkich. Tak, kochani, buziaczek duży, jeszcze buziaki. Raz wszystkiego najlepszego, paskar. Pa, pa.